rano mieli znowu deszcze niespokojne, targają moimi myślami. Zadzwonił do mnie Tysio i z takim oburzeniem: co ty robisz? Ja mówię: o co chodzi? A, bo promujesz model wędkarstwa starodawnego, takiego chama w waciaku, bo się czepiasz chłopaków, którzy mają łódki, koszulki. Nie czepiam się. Na pierwszym miejscu, tak jak mówiłem, zresztą we filmie mówiłem, ubierajta się jak chceta, pływajta czym chceta. No dobrze mieć fajną łódkę, fajną koszulkę, tak? Ale no Ptysio nie zrozumiał, no Ptysio nie zrozumiał. No. Ja nic nie poradzę, że Ptysio ma we łbie to, co ma. Ale Ptysio mi poddał bardzo ciekawą myśl. I o tym będzie dzisiaj film. Ja już nie będę mówił, jak mieliśmy, Polska miała 1 000 000 km². Nie będę mówił o rozbiciach dzielnicowych. Nie będę mówił o jakichś tam liberach weto. O tym, tej tolerancji, która do dzisiaj przez tą tolerancję, to dlatego, że nam żmijowe plemię się tutaj wbiło, to nawet polskich serów chyba nie mamy, albo tylko polskie sery mamy. Już nie będę mówił o powstaniach listopadowe, styczniowe i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby zacznę od nowożytnej historii, o II wojny światowej. 26 września 1939 roku zaczęła się II wojna światowa. Mordercy Słowacy razem z mordercami hitlerowskimi zaatakowali Polaków. 1 września 1939 roku ci mordercy słowaccy zaczęli rzeź w Polsce takimi samymi metodami, jak robili to mordercy rezuny z UPA. Takimi samymi metodami. Wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków w okrutny sposób. Wojna skończyła się w Polsce w 1945 roku. Ale przyjmuję tą datę, że wtedy skończyła, a po ukończeniu tej wojny straciliśmy 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie mieliśmy już przed wojną miliona, potem mieliśmy tam 300 parę, a teraz tam mamy 300 z lekkim ogonkiem. Czyli dzięki Żydowi amerykańskiemu, dzięki dzikusowi Stalinowi i dzięki dzikusowi Churchillowi odebrano nam 70 tysięcy kilometrów i wrzucono nas w strefę potworności kolejnej wojny. Potwornej wojny, która śmierdzi do dzisiaj, gdzie panowie z rządu, panowie z dziennikarze, panowie z kultury, oświaty, zewsząd cały czas rządzą. Ich bachory Sumek? Tak? O Boże, ich bachory cały czas rządzą i przedstawiają wszystko odwrotnie. Wszystko. Naukę, historię i wędkarstwo też jest przewrócone do góry kołami. Zatem dziękuję ci, Ptysiu, żeś poddał mi wspaniały temat, tak jakby zarzucając mi, że promuję portret psychologiczny starego takiego śmierdzącego capa, że jego promuję, który siedzi, pali papierochy tylko, łowi wszystko do wora. I udowodnię dzisiaj, że portret tego śmierdzącego capa, który zabiera wszystko, nawet i sandacze, które mieszczą się do orężadówki, jest wiele więcej wart. Ja tego portretu nie promuję, ani nie... Znaczy, oczywiście, że neguję, ale jest o wiele więcej wart taki portret psychologicznego capa śmierdzącego, niż tego nowoczesnego, biksującego
ala wędkarza, który mówi, że kocha przyrodę, a on tak naprawdę co kocha? Pieniądze i zdjęcia na Facebooku. Dla niektórych wędkarstwo to jest szybka łódź, ładna koszulka, zdjęcia na Facebooku. No i tam jakiś film, coś i tak jest. A dla mnie wędkarstwo to jest piękno przyrody. To są ryby, oczywiście, ale nie tylko, bo to są większe zwierzęta, owady, płazy, gady, rośliny, od drzew, nawet do wolfi, ogólnie całokształt przyrody. Dla mnie to jest wędkarstwo. A że ktoś postrzega sobie tak, no to jest jego sprawa. To niech nie mądrzy się. Niech nie mądrzy się, co to jest wędkarstwo. Typowy dzisiejszy wędkarz dla niego co to jest wędkarstwo? Ryby złowione na Facebookach. Dobry sprzęt, szybka łódka i piękne koszulki z trupimi czachami. Jest jakieś takie zwyrodniarstwa, żeby na niej. I to jest właśnie to dla mnie. I tym się różnię, ptysiu, od tych chłopaków, których nazywa się chłopakami. Tym się ode mnie różnią, że ja postrzegam całość. A oni widzą tylko jedynie rybę, ryba. Nie komentuję, bo po prostu żygać może. Litość. Posłuchaj mnie, ptysiulku. Ten nowoczesny, wypachniony, ogolony ładnie, wędkarzyk, na ładnej łódeczce, z ładnym telewizorem, tak ładnie mówiący, po francusku prawie, la fenêtre. I większości ludzi, ja nigdy nie generalizuję, to w większości ci ludzie mają w czterech literach przypis. A niektórzy nazywają bandytyzm nad wodą gównoburzą. Ktoś wiesz, ptysiu, na ten temat? Nic nie wiesz? Ja wiem, że wiesz. Dlatego nie pouczaj mnie, ptysiu. Bo jak ja łowiłem ryby, to na baczność pod szafę wchodziłeś. Ci nowocześni wędkarze, tak jak Piotr Runio na przykład, on mówi, że on się szkoli w jednym gatunku ryb. Czyli on w ogóle pojęcia nie ma o ekosystemie. Wyszkolił się po prostu, jak złowić rybę i on twierdzi, że jest dobrym wędkarzem. To tak jakby elektryk wyszkolił się tylko w podłączaniu gniazdek i by nie wiedział, że prawo łoma to jest nie wychodź z doma bez łoma. No tak to jest. I oni na przykład, ci nowocześni wędkarze, wybielają się, no tam sum się trze w czerwcu, ale może trzeć się w maju albo w lipcu, więc to, że my kwoczymy już w maju, i w czerwcu, bo nas zazwyczaj to są bardzo rzadkie przypadki, że to darło jest ruchome. Patrząc po innych rybach. Sum rzeczywiście, miałem kiedyś przypadek w 97 roku, że spalił ikrę, nawet w lipcu był łowione ze spaloną ikrą, ale to był wtedy duży przybór, one nie miały się gdzie wytrzymać. To są bardzo rzadkie przypadki. I oni się wybielają i mówią, no to ponieważ darło może być przesunięte raz na, powiedzmy, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no to my wtedy, no to jest takie wybielanie się po to, żeby tą rybę złowić. Ale po to, żeby tą rybę złowić, teraz część się chwali, a część się chwali i zarabia. Czyli cały czas nad tym wszystkim jest pieniądz. Pieniądz. I te wybielanie się właśnie tym, że może to już nie jest frajerstwo. To jest, wiecie co? To jest dno. To jest dno. Tego typu ludzie nigdy nie skumają, co jest nadrzędną wartością. A nadrzędną wartością jest ten świat, który nie może zaginąć. A dla nich jest to, co już wcześniej powiedziałem, najważniejsze. Za wszelką cenę. Już nawet nie złowić. Bo nawet jak ptysio do mnie dzwonił, to pytał się, co ty złapałeś ostatnio. Więc ptysio może sobie łapać, a ja sobie łowię. Tym się różnimy. Różnię od ptysia. Tym się różnię od tych części nowoczesnych wędkarzy, że ja myślę o świecie, który nie może zaginąć,
A oni myślą wyłącznie tylko, jak złowić dużą i dużo ryb. Tym się od nich różni. Podam Wam to na innym przykładzie, bo cały czas jestem tylko przy wędkarstwie, ale podam Wam, żeby jakoś może... Ja wiem, że takiemu na przykład ptysiowi, że takim, słuchajcie, wiecie, kozaczką z krostą w nosie, tu tego, tamtego, ja nie wyjaśnię, bo nie. Bo tak się urodzili. Tak się urodzili. Trzech bandziorów, Roosevelt, Stalin i Churchill, tak nas ulokowali, a między innymi też wcześniej, już przed wojną, dużo, dużo, tak nas ulokowali, że niestety inteligencję nam wymordowali. I pozostało to, co pozostało. Oni mają niektórzy i fakultety, panie, parę fakultetów mają ło i są docentami ło i doktorami ło. A niektóre nawet ze Słowacji ło. I to słuchajcie, to, a to wszystko nie ma nic wspólnego z inteligencją. Nic. To, że on jest jakiś tam, słuchajcie, prezes, że to jest jakiś dyro, że to jest, nie wiem, minister, prezydent czy premier, co z tego? Co z tego, jak oni mają takie tam CIA, NBA i tak dalej. Co z tego? Co z tego, jak tam ich uczą odwrotności? Oni uczą na historii SDKP, IL, BBWR. To jest na wuj potrzebny. Owszem, taka wiadomość może się pojawić, ale jest tysiące innych wiadomości, które o naszych bohaterach polskich, o których powinniśmy wiedzieć. Tysiące różnych zdarzeń, o których nas nigdy nie informowali, nie będą informowali, a informują nas o tysiącach zdarzeń, o tysiącach osób, które nigdy nic na Polski nie zrobiły, wręcz przeciwnie. Niszczyły ten kraj. I mordercy są bohaterami do dzisiaj, a bohaterowie według tych suki bandziorów są mordercami. Cały czas. 80 prawie lat po wojnie. Ludzie. To już nie karabin. Dajcie mi kody do bomby atomowej. Tym, którzy nie skumali, o co mi chodzi, bo ja czasem mi walę jakieś myśli skrótowe, bo to dla mnie jest oczywista oczywistość, no ale no nie każdy może załapać, tak? No to teraz na innym przykładzie postaram się wytłumaczyć. Wszyscy z Was znacie takie wielkie sławy jak Chopin, Vivaldi, Mozart, tak? Wszyscy znacie takie sławy jak Beatles, Cep, Stones, Floyd, Heniek, znacie, tak? I wyobraźcie sobie, że rozmawiając właśnie o takiej, no już pomińmy tą muzykę poważną, pomińmy ją, bo to jest ekstra klasa, ale powiedzmy o pierwszej lidze, czyli tak jak powiedziałem, McCartney, Gilmour, Page, Heniek, Richards, tak? Kit. Powiedzmy o tych ludziach. O ich zespołach tego. I mówisz i nagle, na przykład taki Marcelli, wędkarz, taki Marcelli. Coś tam kiedyś o muzyce, a on mi mówi Blondie. No taki zespół, wiecie, Heart of Glass. A ja mówię, ale co ten zespół takiego? No, Atomic. No i o czym ja z takim człowiekiem mam rozmawiać? Kiedyś rozmawiam, tam z kulasami trochę byłem w Szwecji i taki jeden kulas też gadka o muzyce, tego. No ja też mówię takie właśnie tego tam. O pierwszej lidze, a on mówi Romina Power i jakiś ten tam drugi z Felicita. Kurwa, nie mam pampersa, poczekajcie. Zajadów na szczęście też nie mam. Słuchajcie, kolejna rzecz, kiedyś mówię w ogólniaku jeszcze. Gadam z takim tego, coś tam o dorsach. Na płaszczyznę dorsów zeszło, czyli powiedzmy jeszcze pierwsza liga. Ekstraklasa, to co mówiłem. Beethoven, Bach i tak dalej, Musorski i tak dalej. A tu pierwsza liga, czyli dors też oczywiście. I on nagle mówi Kraftwerk. Gdyby powiedział pierwsza liga muzyki elektronicznej, no to jeszcze wtedy tak, można coś powiedzieć. Ale on, nie, no w ogóle to są ludzie. Nie ma na to słów. Nie ma. Tu nie ma dyskusji z takimi ludźmi. Nie ma, bo to są ludzie ograniczeni. Oni myślą, że coś wiedzą, ale oni nie mają o tym w ogóle pojęcia. I najgorsze jest to, jak się mądrzą takie właśnie
takie kabotyny w temacie, o którym nie mam pojęcia. Coś nie znęli, ale nawet kurka wodna nie wiedzą, czy oni liżą loda, czy lachę jakiemuś, kurwa, gejowi z placu Trzech Krzyży. No nie wiedzą, co to jest. No. Coś liżą i to smakuje, kurwa. Na innym przykładzie wam przytoczę, o co mi chodzi. Znacie największy obraz Matejki? Ma 10 metrów na 5. Potężny. Tam postaci jest kilkadziesiąt, 50 czy 60, mniej więcej tyle, ile w bitwie pod Grunwaldem. No, taki obraz tworzy się latami i trzeba mieć, nie no, w ogóle super tal, w ogóle to są ludzie, nie wiem, jeden na setki milionów tacy ludzie występują. I teraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Kartka papieru, tak? No i tutaj dostałem światłości, tak, natchnienia, a tu mam sztalugę tego, tu i tworzę. Tworzyłem i podpis. Proszę bardzo. Tworzyłem dzieło. Stworzyłem dzieło i wierzcie mi, że jest dużo nowoczesnych debili, którzy będą to dzieło rozpatrywać na wielkich kongresach, w krytykach różnych, takich programach publicystycznych, krytycy, którzy napisali już po 10 książek, albo po 30, albo mieli jedno branie jeszcze 3 i oni będą opowiadać, że to jest dużo lepsze niż obraz Matejki. Poza tym, ile lat Matejko tworzył ten obraz? No ile lat? No Boże, przecież to w ogóle nieekonomiczne jest. A tu proszę bardzo, takie arcydzieło jest tworzone w kilkanaście sekund. No, ale jaka głębia w ogóle, jaki światłocień, nie no, ale kompozycja, prawda? Halo, proszę pana, halo, jak panu się... No, powiedział, co to znaczy, bo to diabelski okrąg. Okej, bo to takie trochę masońskie takie, oko diabła. No, widzicie, o gustach, jak to wam debil powie jeden z drugim, porównując na przykład Rominę Power i tego... do, powiedzmy, Led Zeppelin, o gustach się nie dyskutuje. Rozumiecie teraz mój przekaz? Jeżeli nie rozumiecie, przekażę wam mój przekaz w jeszcze kolejnym przykładzie. I nigdy ci prymitywni ludzie nigdy nie znajdą piękna w obrazach, zostańmy przy Matejce, tak? Nie znajdą, bo będą niszczyć. Tak jak dzicz mówią o tej, że to jest religia tych przypruszonych. To nie jest żadna religia, tylko kult bandytyzmu. I oni mówią właśnie i niszczą wielkie dzieła właśnie na tym, i to jest komunizm. Tylko komunizm w tamtym wykonaniu. Ci ludzie, ci prości, prymitywni ludzie nigdy nie zrozumieją przekazu, jeszcze raz powiem, Jana Matejki. Ani tej historii, ani wyrazu oczu u tych postaci na obrazie, tego światłocień, w ogóle całej sytuacji nie zrozumiem. Dlaczego? Dlatego, że to są prości ludzie. I niech będą, bo nie każdy rodzi się na przykład Fernandelem, tak? I może jakieś fajne komedie grać. Ale niech nie mówią Fernandelowi ponuraki, którzy mają bardzo często o taki uśmiech, o tak mówią, kurwa, u do dołu, u, są takie, z Wyborczej jeden taki dziennikarzy, no ma uśmiech do dołu, kurwa. I niech oni nie mówią, jak ma. O, przepraszam. Jak ma grać Fernandel w komediach? I nigdy, nigdy tego typu ludzie, ta spuścizna po bolszewizmie, ta spuścizna po ludziach, którzy zostali poza inteligencją, nie zrozumieją tego. Piękna w tych obrazach. I to samo nie zauważą niczego w takim obrazie. I to samo dotyczy właśnie tego nowoczesnego wędkarstwa. Oni też nigdy, powtarzam kolejny raz,
I ostatni dzisiaj, nie generalizuję. I też ci nowocześni wędkarze nie zauważą piękna przyrody. Zauważą jeno dużą rybę i dużą ryb. Nic na to nie poradzę, że tak się urodzili. Natomiast można się naprawić. A, no proszę bardzo. Przyszła mi fajna myśl. U Piotrunia na filmie widziałem, jak wiąże kamień do wywózki, do zrywki, na sznurek z tworzywa sztucznego. No i Piotrunio, zwróciłem uwagę, Piotrunio odpisał, że akurat nie było sznurka konopnego. Tego typu, że nie zawsze jest sznurek konopny w sklepach, tego typu odpowiedzi, argumenty są poniżej rozmowy ze mną. Ja nie uznaję, bo to trzeba kupić, to co, to Piotrunio, to kupujesz tyle jedzenia, na ile, nie, no w ogóle nie dyskusja, jest to bzdura, jest to bzdura, jest to bzdura, jest to wybielanie i tłumaczenie się. Ciekawe, czy na którymś filmie jest pokazany konopny sznurek. Teraz pytanie, żeby zawiązać kamień jest potrzebna kilkadziesiąt centymetrów tego. Zależy ile osób, tyle rozwózek, czyli powiedzmy, niech będzie 50 centymetrów na jeden kamień, na dwa kamienie, 3-4, to jest, na dwa kamienie to jest metr. Czyli jeżeli pół roku siedzą non-stop na rybach, w ekipach powiedzmy, a jeszcze mają jakieś grupowe spotkania z mężczyznami na rybach, to wtedy ile kilometrów takiego sznurka jest utopione w wodzie? Przez rok, 2, 10, tak? Zobaczcie, na jak prostych rzeczach można złapać. Tych, którzy mówią, my lubimy przyrodę, kocham, nie, wy kochacie tylko pieniądze. Piotruniu, nie, czy ja się czepiam ciebie, dziecino? Nie, pokazuję, że przodownik rybacki, wędkarski powinien świecić przykładem. A dajecie się złapać na trolowaniu, dajecie się złapać na takich właśnie rzeczach jak stosowanie, jak śmiecenie w wodzie. Nie. Spuścizna bolszewizmu. I mam teraz takie pytanie. Czy ja jestem kolejnym Nostradamusem, na przykład z Warszawy? Bo co przewidują? Przewidują to, że niektórzy przodownicy rybaccy, nazywani od tej pory przeze mnie tak, nadprzewodnicy, było wcześniej, teraz będą przodownicy rybaccy, będą promować to, o czym ja mówię od dawna. Czy ja jestem Nostradamusem? Czyli zaczną mówić coś o przyrodzie, o śmieceniu, zapobieganiu i tak dalej. Wiecie, o czym mówię, nie? A tu przepłynął trzmiel, tu przeleciał ten, wiadomo o co chodzi, tak? To jest coś, co zawiesiłem w tym miejscu tutaj wiele lat temu. Ale że jest tak upodobnione do drzewa i jest zaklinowane na suchej gałązce, to nikt tego nie zauważy. Nikt tego nie zauważył, bo tak to by zaraz zabrali, słuchajcie. Wkładam to z powrotem. To już fajnie nawet zamuliło się od... Fajnie, tak zarosło troszeczkę. Wczoraj wieczorem obejrzałem sobie film Sala samobójców, coś tam hejt. Obejrzałem go do końca, bo ja już na początku filmu zobaczyłem, że reżyser to jest po prostu młotek. Obejrzałem do końca i w tym filmie on chyba robił w ogóle o powstaniu warszawskim film. Chory królik, to jest chory królik. To jest chory królik. On w tym filmie, ten reżyser pokazał falę morderców, którzy, nachodźców, którzy wkraczają, znaczy nie pokazał, ale mówił o nich, ale tak ich ocenił, do innych krajów mordując, gwałcąc, są bezkarni, a ludzi na przykład z ONR-u z niesamowitą
tradycją, pokazał jako, no tam nazwali ich faszystami, ten młotek, który nakręcił ten film, to on nawet nie zna definicji faszyzmu. Po prostu odwrotnie pokazał, ale w jaki sposób. Pokazał potem człowieka, że on tam strzelał, tak jak Breivik i tak dalej, po prostu jakiś horror, horror, horror. Pokazuje się ludzi prawy, jako bandziorów, morderców, którzy jeszcze są genem tej Polski, a pokazuje się nachodźców, którzy chcieliby, gorzej jak bolszewicy, wywalić was z domu, nakazać wam swoją, nie religię, a swoje jakieś wynaturzenie. Kurwa, co my kurwa żyjemy w ogóle? Niebywałe, nieprawdopodobne. To jest właśnie ten komunizm, bolszewizm w nowoczesnym natarciu. I on zbiera laury, przecież dla mnie ten człowiek to już nawet jest nikim, nawet nie jest młotkiem, jest nikim. Jest nikim, jest człowiekiem, który wprowadza w polską, to nie jest kulturwa nawet. To nie jest... To jest właśnie to. To jest właśnie to. A taki obejrzy, powie, o tak, no tamci to bandyci, ale ci co tego przypruszeni tutaj przyjdą i zgwałcą ci dziecko, zamordują i dostaną tylko naganę. A ona jak się będzie broniła i przeżyje przypadkowo, to zostanie aresztowana, bo prowokowała. Słuchajcie, kurwa, to bomba atomowa to jest mało, mało! Według ciebie, Ptysiu, to ci panowie, którzy nie widzą nic oprócz swoich amerykańskich łodzi, zajebistego sprzętu i super koszulek, to jest nowoczesność, tak? I jest to nieodwracalne, znaczy, że coś... Rozwój? Nie. Ustecznienie i dekadentyzm. Według ciebie, Ptysiu, to jest zdjęcie ze stryczka 5-6 sumów i zrobienie sobie z nimi zdjęcia, ło, jakim ja jestem łowco, albo taki fus zabił zambony, to nie żyrafkę, no bo z żyrafami też się cwele, z żyrafami też się śmiecie fotografują, z zabitą żyrafką, albo z zabitym nosorożcem, tak? Jakimś wombatem. I oni, Boże kochani, Boże, gdzie ja żyję, kurwa, z kim ja rozmawiam, nie dzwońcie do mnie z takimi tematami, bo urażacie moją godność, urażacie moją wiedzę, urażacie moje postrzeganie piękna przyrody. Ptysie, nie dzwońcie do mnie w takich sytuacjach, błagam was. A jeżeli chcecie, możemy porozmawiać na live'ie. Ja nie chcę, ja, słuchajcie, korepetycje, ja mogę wam udzielić 10 tysięcy euro za godzinę. Mogę wam udzielić korepetycji. Płatne przed korepetycją. I według ciebie, Ptysiu, te sesje zdjęciowe, jak to jeden nadprzewodnik w sądzie powiedział, że 10 sekund trwa sesja, zrobienie zdjęcia, tak, suma 50 kilo, wyjęcie, 10, ustawienie światła, przesłony, ustawienie fotografa, ustawienie fotografowo. Nie, no ludzie, no to 2 razy 2, to tak. Nie ma na to słów po prostu. I dla ciebie, Ptysiu, to jest nowoczesność? To mów do mnie od dzisiaj, panie Wojciechu. Tak. Jaruzelski, tak. Ja nie jestem, nie byłem, nie będę, ale od dzisiaj proszę do mnie tak mówić. I dla Ptysia, te wbijanie innych przynęt w mordę, tego wymordowanego już na amen praktycznie suma i robienie zdjęć. Brakuje tego cygara. Tak, tego cygara. Well. What do you think about Polish football team? Well, Polish football team is very good. Well. Tego brakuje. Tragedia jest waszymi mózgami. Tragedia jest waszym postrzeganiem, no tak jak mówię, piękna przyroda. Tragedia. Ty, Ptysiu, mówisz, że to jest nowoczesność? Nie ma odpowiedzi z Katowic. Nie dostałem odpowiedzi. Dlaczego? Może jeszcze czas? No poczekamy. I powtórzę jeszcze raz. Dla mnie ten dziad z orężadówką, który zalicza 3 zrzuty alkoholowe dzienne, jest 100 tysięcy razy bardziej wart. I powiem więcej.
kłusole, którzy kłusują, są 100 tysięcy bardziej więcej warci niż ci nowocześni, którzy tylko i wyłącznie myślą, jak zrobić pieniądze na pokazanej rybie, wymęczonej, wymordowanej rybie. Bo kłusol to weźmie i spożytkuje tą rybę, sprzeda, prawda, jest to nielegalne, karygodne, sprzeda, coś z tego będzie, tak? Jakiś pieniądz, on ten pieniądz gdzieś dalej nie pochwala. A ci w tych, słuchajcie, sesjach, tu my jesteśmy, my wypuszczamy! My kochamy, wypuszczamy to te ryby przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to przynajmniej ktoś kupiłby tą rybę i zjadł. A tak to ona sobie po prostu zdechnie. Oczywiście przyroda to rozłoży. Ale jak to wygląda? Każda nasza ryba, my jesteśmy nad przewodnikami. Are you talking about? I my jesteśmy po prostu super, hiper, kryształowi. Nie! Te ryby zdychają wypuszczane po takich sesjach. Rozumiecie? Oni są pół roku nad wodą, ci nadprzewodnicy. Non stop! Mówię o Wiśle, o innych rzekach. Non stop! To jest... Powiedzmy, że ryby są wypuszczane. Większość tych ryb nie przeżywa. Czyli z kłusownictwa, typowego kłusownictwa, gdzie 100% ryb jest zabieranych, to jest większa wartość, mówiąc brzydko, tego mięsa, niż tego mięsa wypuszczonego. Ja ryby wypuszczam, tylko że u mnie to jest moment. Haki bez zadzior, nawet jak na zrywki w tym roku było, nieważne, nie powiem wam. To haki bezzadziorowe. Bardzo mocno wędka naprężona, żeby to... I jakie sesje? Widzieliście w tym roku jakąś rybę? Sfotografowaną przeze mnie? Nie. Długo nie zobaczycie. Może nawet już nie. Bo fotografowałem kiedyś ryby. Męczyłem te ryby, oczywiście. Ale doświadczyłem tego, że we własnej głowie, że jest to męczenie ryb. Jest to gorsze od zabrania ryb. Nie zawsze. Wszystko zależy, kto to robi, jak szybko to robi, jak to robi. A dla mediów, dla publicznej ekspozycji, niestety, to jest tak jak putana, modelka. Oni ją tak dojadą, tu tego, w Playboy, na przykład, zapytajcie, jak mieliście kogoś tam z tego, jak ta sesja zdjęciowa wygląda. Przecież ona, oprócz tego, że zostanie zruchana przez szefa, zastępcę tego, śmego, od tego, to ona oprócz tego jeszcze będzie musiała poświęcić. To nie jest sesja, która trwa godzinę, dwie. Sesja czasami trwa kilka dni, a nawet... Bo to nie wyszło. To są tysiące zdjęć i jeden, dwa wychodzi. A skąd to wiem? A na przykład wiem od człowieka, który od kilkudziesięciu lat prowadzi, i wam nie powiem w jakim zakresie, jakiś nie prowadzi, jest fotografem i robi tysiące zdjęć miesięcznie, jak nie dziesiątki tysięcy. I mówi, na kilka tysięcy zdjęć jedno wychodzi, bo akurat takie światło, takie to, no wszystko to musi być, wiecie. No. I to jest to, idzie do prasy, idzie na cały świat. Bomba! Tysiu! Gdzie jest w mózgach z Afryka Korst celebrytów miejsce? Miejsce na piękno przyrody, szum wiatru, na wschód słońca, na ukrop 40-stopniowy, na mróz minus 40-stopniowy, strzelający lód, na fale, na odgłosy ptaków. Na widok drzew. Na widok żabek. Nie jako przynętę, a jako stworzenie przepiękne. Na widok much, świerszczy, koni polnych. Nie jako przynętę, a jako stworzenie. Na widok
okonia, węgorza, bo wiem, że na węgorze łowicie te sumy głównie. Też na minogi łowicie te sumy, wiem o tym. Na lina, na karasia, gdzie jest spojrzenie na rybę, a nie jako żywca? Gdzie jest wasze spojrzenie na przyrodę? Na osty! Na pokrzywy! Nawet na barszcz! Nie jako coś złego! Bo to wszystko jest potrzebne w przyrodzie. Tylko jako piękno przyrody. A co wam się kurwa podoba z roślin? Marycha kurwa. Marycha na śmietnikach. Ło! Roślina przydatna. Nie jest to chaszcz dla was. Jeno roślina, którą morda wam się uśmiecha. Nie kosicie jej. Łok, 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 łok. Maczetą, żeby przejść dalej. Nie. Dlaczego? Bo macie w tym interes. Bo będziecie, jak sobie pierdolniecie bucha, lolka sobie uskręcicie, to wtedy... O, dla waszej chuci, dla waszego spierdolonej jaźni, bo wy macie jaźń, wy chuja macie we łbach, wy macie balasy we łbach. Już o generalizacji mówiłem. I mili, kończąc dzisiejszy film, powiem wam, że wolałbym z tym śmierdzącym dziadem, z tym menelem, który robi zrzut trzy razy za dziennie, łowiąc ryby. Wywala się, zażyguje się, sra pod siebie. Z tym menelem, tym śmieciem. Wolałbym z nim spędzić rok niż z wami jedną godzinę. Z wami. Wypachnionymi, wypludrowanymi, wydepilowanymi. Tu. Bo ten dziad przynajmniej robi to z serca. Z serca śmieciowego. A wy, hipokryci, bez generalizacji, robicie to non-stop. W każdej waszej minucie, w każdym waszym przekazie i zawsze do końca życia. Jesteście nieszczerzy przy tym śmieciu, który robi trzy razy zrzut i sra pod siebie, bo się nachlał. To wy jesteście nikim, nikim dla mnie. Mimo, że jesteście na tabloidzie, jesteście na okładkach pism, i jesteście ładni, piękni. I ta młodociana społocz, która jest po części nieświadoma, widzi was nadprzewodników i w ogóle ajwaj, ona tego nie rozumie. Proszę bardzo. Piękny kaklet. Wychowałem takiego śmiecia. Chciałem mu coś pokazać. Myślałem, że... Bo on ograniczony umysłowo w ogóle był. Myślałem, że takiego człowieka dotrę. I zauważyłem już po pewnym zdarzeniu. Płyniemy. No tam nie zwracałem na pewne rzeczy. Więc zobacz, czarny bocian. On nawet nie podniósł głowy. Jego tylko interesował sum. Śmieć. Nie mający nic wspólnego z człowiekiem.